Siemanko, z tej strony Maxior, a to jest Quick Shot, czyli program wypełniony po brzegi błyskawicznymi giereczkowymi newsami, będący w całości oryginalnym pomysłem autora. Wszelkie podobieństwo do postaci fikcyjnych lub rzeczywistych jest całkowicie przypadkowe. Prawdopodobnie ostatni raz powracamy do wspominania w tym programie o Resident Evil Village, którego recenzja pojawi się na kanale już niebawem, tak nawiasem mówiąc, jednak tym razem kontekst jest zgoła nieprzyjemny. Holenderski reżyser dosyć niszowych filmów grozy Richard Raphorst oskarżył Capcom o niezwykle dosadną inspirację jego filmem Frankenstein's Army przy projektowaniu designu niektórych przeciwników w grze. Na bezpośrednim zestawieniu grafik widać uderzające podobieństwo maszkar, z którymi mierzyć się musi Ethan Winters, do pokazanych w filmie Richarda. Sam zainteresowany powiedział, że niezwykle schlebiałoby mu, gdyby ktoś z Capcomu skontaktował się z nim i zapytał o inspirację projektową, a tak odczuwa po prostu smuteczek. Przypomina to nieco kazus Harlana Ellisona, pisarza sci-fi znanego chociażby ze świetnego opowiadania I Have No Mouth and I Must Scream, który zarzucił Jamesowi Cameronowi plagiat podczas pisania scenariusza do Terminatora. Ostatecznie Harlan wywalczył swoje i znalazł się nawet w napisach końcowych filmu. Czy w przypadku Residenta jest to faktyczna inspiracja, czy zwyczajny zbieg okoliczności? Trudno ocenić, jednak trzeba przyznać, że podobieństwo potworów jest uderzające. Pozostajemy w kręgu niezbyt wesołych nowin, tym razem na naszym rodzimym podwórku. Reżyser Wiedźmina 3, Konrad Tomaszkiewicz, odchodzi z CD Projekt Red. Jakiś czas temu oskarżony został o mobbing w trakcie prac nad Cyberpunkiem. Ostatecznie po długim wewnętrznym dochodzeniu został uznany za niewinnego. Postanowił jednak ogłosić swoje odejście, argumentując to w mailu do współpracowników, że był przynajmniej współwinny tworzenia złej atmosfery w zespole i nie chciałby, aby ludzie z nim pracujący odczuwali z powodu jego obecności strach, stres lub dyskomfort. Tomaszkiewicz planowany był jako lider kolejnego dużego projektu w wiedźmińskim uniwersum, jednak w związku z zaistniałą sytuacją redzi zmuszeni są poszukiwać kogoś nowego na jego miejsce. A teraz przechodzimy do czegoś z zupełnie innej beczki. Fani Mass Effecta na pewno z niecierpliwością wyczekują premiery odświeżonej trylogii, która odbędzie się już w tym tygodniu. Dla tych najbardziej hardkorowych fanów pierwszej odsłony gry, stawiających oryginalne doświadczenie ponad wszystko, twórcy mają dobrą wiadomość. Sekwencje jazdy łazikiem Mako, które wielu graczom spędzały sens powiek swoją topornością i siermięgą, otrzymają oryginalne, masochistyczne sterowanie jako opcję dla tych, którzy gardzą współczesnym, intuicyjnym i przyjaznym schematem. Miły ukłon w stronę tych najwierniejszych fanów, ale jestem przekonany, że nawet oni odetchną z ulgą, mogąc w końcu komfortowo prowadzić pojazd po powierzchniach planet. A na koniec coś dla fanów mody, czy wręcz sneakerheadów. PlayStation ogłosiło kolaborację z koszykarzem LA Clippers, ponoć prywatnie wielkim fanem konsoli Sony, Paulem George'em, i razem wprowadzają do sprzedaży model Nike PG5 z motywem kolorystycznym nawiązującym do PlayStation 5. To nie pierwszy obuwniczy owoc współpracy niebieskich z Nike'em, jednak trzeba przyznać, że tym razem biało-niebieskie sneakersy okraszone rozpoznawalnym logo robią naprawdę niezłe wrażenie. Dla zainteresowanych premiera odbędzie się już 14 maja w wybranych krajach, ale o cenie i dostępności w Polsce póki co nic nie wiadomo. I to tyle, jeśli chodzi o Quick Shot. Mam nadzieję, że wam się podobało, a po więcej zatrważających giereczkowych newsów zapraszam już w przyszły wtorek o 18:00. I tą nieskopiowaną od nikogo myślą kończę. Cześć.